Słuchajcie, po ostatnich dziwnych sytuacjach na Ferajnie w końcu postanowiłem coś zmienić. Dlatego w związku z tym dzisiaj wybierzemy się w pewne miejsce. Po coś dla mnie bardzo przydatnego. Co to będzie? Zostaw łapeczkę w górę i zapraszam cię do oglądania. Także słuchajcie, możemy ruszać wszystkie najpotrzebniejsze rzeczy. Mam już przy sobie. Gdzie się wybierzemy? Tak jak mówiłem już na początku, dowiecie się za momencik, a tak w ogóle to dzień dobry i mam nadzieję, że tak łapeczkę w górę zostawiłeś, jeśli zostawiłeś to dziękuję ci bardzo. W ogóle przypominam, że mamy taki śmieszny maraton, bo jest taki w zasadzie jakiś specjalny maraton, ale filmy są codziennie o godzinie 9 na kanale, 9:40. Także mam nadzieję, że takie coś wam się podoba. Jeżeli tak, to możecie tak łapeczkę w górę też zostawić. Także słuchajcie, gdzie musimy się wybrać? Pierwszą rzecz w zasadzie mogę wam już zdradzić, bo w rzeczach... Po rzeczach, które mam już przy sobie, można wywnioskować... Oj, czekaj tam, bo... W porządku, już widać. Po rzeczach, które mam przy sobie w ekwipunku, widać, że będziemy musieli pójść w dawne miejsce, w zasadzie. Tam już byliśmy kiedyś, w zasadzie dawno. Chodzi mi tutaj bardziej o End. Musimy pójść, słuchajcie, do Endu, a dokładniej do End City. Po co? To już powiem wam na miejscu, bo tak jak mówię, ostatnie rzeczy, które działy się na Ferajnie, mówię tutaj o na przykład zniszczonym moim domu, o wielu rzeczach, które dziwnie się dzieją na Ferajnie, na przykład też niedawno został spalony dom do Knesa, nie wiem czy w dalszym ciągu on w ogóle stoi, czy też już go nie naprawia. W każdym razie musimy coś z tym wszystkim zrobić. Mój dom został całkowicie zniszczony, ja w ramach jakby zemsty poszedłem zniszczyć cały ten jakby, jak to się nazywa, posterunek, taki 13 posterunek jak w tym serialu, dosłownie identycznie, tak go właśnie widzę, bo tak samo działa. W każdym razie lecimy do Endu i będę potrzebował tą jedną rzecz, a może nawet kilka. Więc ja już słuchajcie, nie przedłużam i widzimy się w momencie, kiedy w tym Endzie już będę. No dobra, także widzę już powoli End i jestem, powiem wam, bardzo ciekawy, czy cokolwiek się od poprzedniego razu, gdy tu byłem, zmieniło. Łódek dalej jest tyle, ile było, chyba jeszcze więcej. Nie wiem, czy ktoś inny jeszcze był w Endzie poza Koshim, bo w zasadzie chyba tylko my we dwoje byliśmy. Ostatnio mało w ogóle tej osoby, ale słuchajcie, też trzeba wziąć pod uwagę to, że są wakacje, tak? No i każdy by chciał też odpocząć, a nie no life ić Minecrafta, tak? Tylko wyjść na przykład na dwór, tak jak na przykład no life'imy sobie z Koshim. Także wyjdźmy stąd. W ogóle nie wziąłem ze sobą, ojej, nie wziąłem ze sobą ani żarcia. Trochę lipa. Będę musiał chyba zniszczyć te takie drzewka, które teleportują, no bo i nic innego nie wymyślę. I zabić przede wszystkim jednego Endermana, bo nawet nie wziąłem ze sobą oka. Także chyba jeżeli chodzi o mój wypad do Endu, to nie spakowałem się zbyt dobrze, nie? Okej, weźmy, zobaczymy ile ok mi w ogóle drobnie, bo mam ten grabież. Ciekawy jestem, czy coś lepiej drobnie, czy jak to będzie wyglądać. Okej, nie no, normalnie. Wow, trzy oczy naraz, słuchajcie, wydropiły. No to świetnie, to w ten sposób podejrzewam, że nawet moglibyśmy nawet wydropić sobie trzy gąbki z tego obrońcy, co tam nad wodą latają. No świetnie, fajnie, że tak działa. Dobra, skakujemy tutaj. Wezmę sobie przy okazji jedzenie, jak już tutaj jestem. Ja wiem, że to nie jest najlepsze do jedzenia, no ale... Da nic lepszego, słuchajcie, w tym momencie naprawdę nie wymyślę. Okej, ile tego mam? 16, no dobra. Weźmy sobie jeszcze trochę taki stack, wydaje mi się, że powinien już wystarczyć. Więcej raczej nie potrzebuję. I z czego pamiętam, pierwsze miasto gdzieś było w tamtą stronę, gdzieś w tamtym miejscu, więc tam też będziemy musieli się kierować. Okej, weźmy sobie jeszcze to. Drzewko 44, no do staka sobie dobijmy, tak, stak akurat byłby spoko. Tego się nie przepala, nie? To chyba tak teraz się tak po prostu. I mało tego leci, z pierwszego wypadło mi 16, a tutaj coraz mniej. Dziwna sprawa, okej, jak to naprawia nam rzeczko? Oj, całkiem dużo daje, także spoko, to powinno nam wystarczyć. Więc lećmy, tak jak mówię, raczej gdzieś tam, z czego mi się kojarzy, był cały ten End, więc, znaczy End, to End City, całe miasto. Mam nadzieję, że nikogo tam nie było jakby, bo potrzebuję miasto i pewną rzecz z tego miasta, naprawdę, to mi się niesamowicie przyda, ale do czego to powiem wam już później, a w zasadzie za momencik, jak już sobie tam gdzieś dojdziemy i zacznę to robić, także będę powstrzymał tak w niepewności cały czas. Dobra, czy ja mogę, nie wiem, rzucić sobie perełkę, jakoś szybciej będzie? Gorzej jak nie trafię w wyspę, nie? To troszkę mogłoby mi pokrzyżować plany. Spoko? Chyba co czas okej. I tam dalej z tyłu już powinno mi się pojawiać miasto, z czego pamiętam. No właśnie! I pięknie! O to właśnie, słuchajta, chodziło! I teraz tak. Czy ktoś tu wcześniej był i pozabierał mi to, co będę potrzebował? Bo akurat w tym momencie miecz z grabieżem bardzo mi się, słuchajcie, przyda. A do czego? A do tego, żeby zabijać shulkery.
po co ja mam zabijać shulkery? Po to, żeby zrobić sobie shulker boxy. A reszty nie muszę wam już chyba mówić. Jeżeli będzie ktoś i sprytnie to się domyśli, o co chodzi, ja więcej wam już, słuchajcie, nie powiem. Tylko czy tutaj są gdzieśkolwiek jeszcze te shulkery? No pewnie, że są. Raczej nie powinni mi zbyt dużo robić, bo mam dobrą zbroję. Kwestia tylko tego latania tutaj, nie? Pozostaje, no bo jednak to latanie podrzuca do góry, nie mam wtedy jak ich też bić. Okej, okay, czy jest tu jakiś shulker? Dobra, tam u góry będzie jeden. Możemy go zaatakować. Jak on otworzy sobie tą klapę, to... zadaje mu więcej obrażeń. Ej, on się... gdzie on się przeteleporto? No bez jaj. Wow, gdzieś u góry jest. Trzy. Ty niepoważny chyba. Albo walnij mnie, dobra. I podlecę sobie do góry. No zobaczymy, stary, gdzie ty jesteś. Oj, 4, 3, 2. Dobra, weźmy walnij. Spoko. Tutaj się schował. Co za skubaniec. Oj, no zostaw mnie, no to się... starczy mi latania. Oj. O, dobra, mamy to. I w zasadzie tego musiał troszkę poszukać. Nie wiem, ile tych skorup jest potrzebnych do tego, żeby cokolwiek fajnego sobie tutaj stworzyć. No ale troszkę będziemy musieli ich przy okazji, słuchajcie, pozabijać. A gdzie on teraz znów... co on się tak teleport... no serio, one będą mi się tak teleportować? To nie będzie wcale proste. Myślę, że to troszkę łatwiej mi pójdzie. No halo. Co hamidła z tych shulkerów? No ja nie mogę. Dobra, do góry szybciutko, żebym tylko nie spadł. Okej. Już w kreszu się nauczyłem skakać, także tutaj powinien sobie ogarnąć cały temat. Ze skakaniem. Łaj! Okej, bo tutaj nie ma tego... jest jakiś blok. Okej, dobra, spoko. Niech będzie, teraz tak. Oj, możemy tak z... ej, w locie też będziemy teleportować? Wow! Łocie, panie, jak to teleportuje, to w ogóle mnie ratuje jakby całej tej opresji. W ogóle gdzie indziej lecę. Ło, nie wiedziałem, że tak to działa. Okej, okay, także weźmy sobie... dobra, niech będzie. Latanie też może być w sumie. Wow! Okej, okay, tego zabiłem, ale shulker mi jeszcze nie dropnął. A, ja pierdzielę. A ile potrzebuję, żeby taki jeden shulker chociaż sobie zrobić? Nie mam zielonego pojęcia w sumie. Okej, niech mnie to walnie, bo w zasadzie to fajnie ułatwia mi... a, no we mnie, tutaj, do mnie. No, o, traf, świetnie. Okej. Okej, dobra, spoko. Może być. A gdzie on jest? A tam! Dobra. Ty se bij, rób co chcesz, stary, nie ma problemu. No, dobra, mamy kolejnego. Oj, jak mam teraz stąd zejść? Ej, halo, to będzie mnie do góry co czas po... a, fuck. Czekajcie, trzeba będzie coś takiego zrobić chyba. Tędy się wykopiemy i będzie można wyjść. Okej, okay, tutaj jest kilku tych shulkerów. Także całkiem spoko. Pasuje mi. Oj, no, nie trafiam go. Czyś weź mi te kulki, no stąd, zabieraj, no. Za dużo. Okej, okay, 1-0, świetnie. A puść. No, no to się. No to nie mogę go trafić! No weź, no co za lewitacja głupia! Nie podoba mi się taka sytuacja. Tak nie powinno w ogóle być, że nie powinno tak działać! Okej, okay. I kolejny shulker, słuchajcie. Mamy, znaczy shulker, tą skorupę shulkera. Ile tego potrzeba w ogóle, bo ja nie mam żadnego pojęcia, sprawdzę sobie na lecie. Okej, okay, z czego widzę, to jedna taka skorupa, znaczy dwie skorupy będę potrzebował do tego, żeby stworzyć sobie jedną skrzynię, więc mi się już w sumie podoba, bo będę miał już dwa takie shulkery w sumie, jak dobrze pójdzie, jeszcze jakby troszkę mi tego podrobiło. Chciałem mieć z 5 takich shulkerów, może troszkę więcej, słuchajcie, ale jeżeli chodzi o drop, to wcale nie jest tak dobrze. Dobra, zjedzmy coś, czy ten owoc będzie mnie przenosił na dół? Ja pierdzielę, no wiedziałem, że tak będzie. A miałem nadzieję, że nie przeniesie mnie aż tak nisko. Tylko troszkę wyżej. Okej, czy tutaj w środku był jakiś ziomeczek? Mordunia? Nie, nie było. Musimy pójść gdzieś tam do góry. Tylko się najem, co by mi to życie nie spadało. No i dobra. Weźmy sobie zrobić coś takiego. Skoczmy tu. Są gdzieś tutaj? Nie. W tym miejscu ich nie ma. No, kurde, te asery będą musiały tak teraz latać w te wszystkie strony. Strasznie szybko głód mi tutaj leci, no. Dobra, tam jeszcze... oj, nie wiem, czy tam gdzieś jeszcze był. Gdzieś w tamtych miejscach. Czekajcie, może pójdziemy tam i po prostu do góry sobie wlecimy. Tam gdzieś pamiętam, że było ich mnóstwo, bo non-stop strzelali, no to... ej, no nie powinno się tak ciężko. Zaskoczyłem, znowu to tak samo.
Okej, okay. Spoko, może być. No nie dropnął nic, no. Kurde, myślałem, że faktycznie tych shulkerów trochę więcej będzie mi tutaj dropiło, jak będę miał te... ten grabież, ale jednak to nic nie zmienia. Cały czas tak samo bije, nie? Jakby... myślałem, że chociaż tak jak te perły będzie mi po trzy lecieć. O, dupka zbita. Dobra. Czy tutaj mogę już zacząć się bić z nimi? Nie, bo żadnego tutaj nie ma. Okej, okay, zróbmy tak. Oj! Albo dobra, on może mnie uderzyć. Ja będę się na nim blokował chyba, no nie? Tak, i mam kolejny, słuchajcie. O, możemy lecieć i od razu będę sobie budował po co. Oj! O Jezus. Oj! Jest skorupa, słuchajcie, kolejna. Oj! Oś 8, no. Trzeba będzie to jakoś wykorzystać. Zostanę w tym miejscu na razie. Tu żaden nie mnie powinien trafić. Zaskoczymy sobie, no bo tam jest jedna skorupa. Miałbym już na 3 shulker boxy, słuchajcie. Więc to już nie jest zła sytuacja nawet, nie? No, serio? No serio? Posrało was. No i ile można? Spadaj mi z tym. Spadaj, nie chcę już latać. Starczy mi tego latania. No, no Jezu, zobaczę! Co on tak wywala tak dużo tego gówna? Spadaj! No ja nie chcę już tych kulek. Tam jest jeszcze jedna skorupa, którą muszę podnieść. Tak, teleportnij się jeszcze, w ogóle fajnie, świetnie. Dobrze, że się tak fajnie bawimy, nie? Jezus, ja stąd wychodzę. Dobra, trzeba będzie na szybko to zrobić. Oj, a czemu? Skąd to się... Okej, okay, nieważne. Tu. Aha, to było tutaj, nie? No toć, no nie, no nie, no nie, no nie, no, no to nie, wypierdzielę, no! Co za syf! Jak ja mam teraz to podnieść? To bez sensu w ogóle, jak mam tą skorupę niby sięgnąć sobie? No halo! Z gdzieś tam! O Jezus, o Jezus, ojej, ojej, za dużo życia mi nie zostało. No, szybko buduj się, niech podniesie się ta skorupa zajmie. Jest, dobra, mam 6, okej, okay, spoko. Nie, chociaż w sumie niech będzie, dobra, mamy 6 skorup, słuchajcie, to jest najważniejsze. Uff, masakra, dobra, świetnie, teraz tak, jak się robi takie skrzynki szulkerowe? Wiem, że można je potem też barwić. Ważne, że będzie mieć chociaż 3, no chciałem 10, ale już spadam jak taki głupek na ryj. Ale może gdzieś będę miał jeszcze, słuchajcie, te takie szulkerowe rzeczy. Okej, no panie, widzę. I są! Okej, 4 nawet. Spoko, gdzieś jeszcze na pewno miałem, słuchajcie, mi się wydaje. Przecież tam chodziłem i biłem, łapałem, szukałem i tak dalej. No to gdzieś musiałem to wsadzić. Ale na pewno nie tutaj. Dobra, w każdym razie, mamy tyle tego w sumie, 10. Powinno starczyć, tak czy inaczej. Weźmy sobie to, przeróbmy na zwykłe drewno. Teraz tak, musimy zrobić sobie skrzynki. Potrzebujemy jakieś 5 skrzynek. 5, dobra. I teraz dajemy sobie te skrzynki na środek i dajemy skorupy tak. 1, 2, 3, 4, 5. Okej, okay, teraz jak to działa, słuchajcie? Bierzemy sobie skrzynkę. Biorę sobie na przykład te takie rzeczy tutaj. Pakujemy je tu. I czy to działa tak, jak myślę? Powinno przynajmniej. Czyli w tym momencie, słuchajcie, robimy tak. I rzeczy, które tam miałem, są schowane w szulkerze. Po co to robię? Po co mi te szulkery i tak dalej, to wszystko? W sensie, że pochował sobie rzeczy. Dowiecie się tego już w kolejnym odcinku, który będzie bodajże za 2 dni. Nie, pojutrze, o chyba tak, chyba raczej pojutrze, tak? Dobrze mówię, pojutrze. Bo ile to czasu ma ten odcinek? Powiedzmy, że wystarczająco. Także słuchajcie, ja będę musiał się spakować i po prostu się stąd wynosimy. Dokładnie tak, w końcu wam powiedziałem, o co chodzi. Creeper, czy ty możesz stąd wyjść? Ja spodziewałem się, że ta papuga mi tak hałasuje, a nie creeper. Także słuchajcie, trzeba będzie się z tym wszystkim tutaj prawdopodobnie pożegnać. I lecimy, słuchajcie, lecimy w nowe miejsce. I powiem wam, że nie tylko ja będę tam szedł, a też inni razem ze mną. Więc może być ciekawy, słuchajcie, jakby taka kolejna, większa, jakby, nie wiem jak to nazwać, ale rzecz na ferajnie. Coś się zmieni i będzie ciekawy, słuchajcie. Także mam nadzieję, że zostawicie łapeczkę w górę, mam nadzieję, że subskrybujecie kanał. Koniecznie z dzwoneczkiem i że wszyscy zobaczymy się już jutro o 9:40 na kolejnym odcinku. Także siemanko, cześć, pa pa!